Proszę Państwa, tu jest kolega, którego ja znam wiele lat. Ja teraz działam nie w swojej sprawie, ale mnie interesują pewne sprawy, mówiłem Wam, strategiczne. On wiele lat współpracował z panem Eugeniuszem Sendeckim. Zna bardzo wiele jego działań i przedstawi nam drugą stronę pana Eugeniusza, mniej przyjemną, mimo że, powiem szczerze, moja współpraca z panem Eugeniuszem była minimalna. Kilka razy wystąpiłem, zawsze miałem do niego dystans. Natomiast chodzi bardziej o rezonans tej telewizji, którą on robi, bo jedną rzecz muszę powiedzieć otwarcie. Tylko ty, Darku, i tamta telewizja nie montuje. Wszystko, co powiesz, jest. Nie ma żadnej możliwości skłamania czy zmontowania twojej wypowiedzi. Proszę wstań, opowiedz, jeśli możesz. Nazywam się Zbigniew Juszków, nie wiem, czy ktoś może mnie zna, czy nie. I teraz tak, ja z nim, z panem Eugeniuszem Sendeckim współpracowałem w latach mniej więcej 2009-2012. Poznałem go od takich różnych stron, miłych, niemiłych. Niestety, bardzo dużo niemiłych spraw. On wykorzystuje ludzi najczęściej upośledzonych, nienormalnych, alkoholików, ludzi, którzy są uzależnieni od różnych nałogów i posługuje się nimi z lubością, ich nagrywa, pokazuje, jak to jest typowy narodowiec, typowy przedstawiciel polskiego narodowca. Tak pokazuje, tak ich przedstawia. Zobaczcie sobie, to jest narodowiec. Żul, debil, alkoholik. Ile widzieliśmy filmów z Hadaczem? Ile widzieliśmy filmów z Radziem Siedleckim? Nie chcę obrażać pana Radzia Siedleckiego, ale on go nagłaśnia, że to jest wielki, nie wiadomo, działacz, narodowiec, nie wiadomo kto. Celebryta. Robi filmy, znaczy w 2014 była akcja pod Sejmem, ja to nazwałem leżeniem bykiem. Tam byli obrońcy ojców, byli jacyś żule, alkoholicy, ludzie niepłacący alimentów, których jedynym celem było, żeby się dobrze zabawić i brać z tego pieniądze. Płacił na to, z tego co się dowiedziałem, Kukiz za to zapłacił 40 tysięcy złotych, Kobylański ileś tam zapłacił. No i pan Sendecki od służb, dla których pracuje, wojskowych służb informacyjnych, też oczywiście dawał na to pieniążki. Skąd wiem, że jest pan Sendecki dla WSI? Pracuje dla Grudniewskiego. Grudniewski sam, jak jechałem w tym samochodzie, powiedział, tu pracowałem w Alejach Niepodległości, w tym budynku, no WSI. Poza tym wiem, już mniej więcej 2 lata od pewnej zaufanej osoby, na co został, na jaką wędkę pan Sendecki został uchwycony przez WSI, ale nie będę tego mówił, na pewne słabości, tak tylko powiem. No nie będę tego rozwijał. Więc, ale patrząc nawet, kogo on tam ma, przy pomniku, jeszcze dokończę, 2014 rok, żule wręcz się tam bili między sobą, to chodziło do tego, że się po prostu bili między sobą. W końcu kogoś tam obrazili, jakiegoś przechodnia warszawiaka. Ten się wnerwił na nich, jakichś tam kolegów wezwał i którejś tam nocy wpadli, sprali wszystkich, krzyż bambusowy przewrócili i skończyło się to ich protestowanie. Nazywało się to Społeczna Inicjatywa Obywatelska, a teraz to nazywają Stołeczna Inicjatywa Obywatelska. I ogólnie takich przykładów to można mnożyć na kopy, nie chcę zabierać czasu, ale naprawdę ta ohyda, jaką on przedstawia, ohyda, owszem, są też filmy ciekawe, z Wojtkiem, z Maciejem Porębą, są bardzo dobre niektóre filmy, ale to jest taka mieszanka. Ja go zapytałem w 2012 roku przez telefon. Słuchaj, dlaczego takie żenujące filmy robisz, taką żenadę? On mi odpowiedział, no wiesz, poziom ludzi się obniża w Polsce, to ja muszę takie obniżyć poziom filmu. No, przykładów mógłbym jeszcze wiele mnożyć, ale nie chcę, bo to nie będę zabierał swoją osobą czas. No żałuję, że na początku, ale nie chciałem się wyrywać, bo ja tu jestem drugi raz. Podam przykład, jak on jeszcze nie miał mieszkania, w roku mniej więcej 2010,
pewien znajomy, jak został przez niego potraktowany. On nie miał mieszkania, bo teraz mieszka u synowie, ale wtedy nie miał mieszkania. On czasami mieszkał po szpitalach, z tego co słyszałem od ludzi poczekalni, tu i ówdzie u znajomych. I teraz na Wawrze pewien człowiek wynajmował mieszkanie u pewnej starszej pani, którą akurat widziałem, bo tam raz podjechaliśmy. I powiedział, słuchaj, to weź załatw, żebym ja też tam miał pokój u niej. Załatwił mu. No i po pewnym czasie mieszkania u niej dowiaduje się ten kolega, któremu zrobił uprzejmość, żeby powiedział tej pani, pan Eugeniusz, żeby jego wypierniczył, ponieważ on jest niechlujem i tam nie sprząta to i owo. Więc tak się odwdzięczył za jego dobroć. Taki to jest człowiek naprawdę wyrachowany, jest miły, uśmiechnięty, ale jak trzeba, to naprawdę nie radzę. No, różne przykłady, mówię, filmowanie w celu ośmieszenia, podawanie, że Dmowski był japońskim agentem, promowanie Niewiadomskiego, że to był rzekomo narodowiec i to on ocalił Polskę, bo masoneria miała mordować Polaków, kretynizmy do entej potęgi, który się nie chce słuchać, który się wymiotować chce, jak to się chce słuchać. Z tego powodu odszedłem od niego, bo to jest człowiek, sami słyszycie, no mogę wiele jeszcze opowiadać, ale nie chcę przedłużać. Dziękuję. Dziękuję. Zbyszku, gdybyś mógł Grzegorzowi z tyłu. No, a jeszcze moglibyśmy się dowiedzieć, może co pan tam w ogóle nie dorobił. Może tak. Bo mówi pan, że odszedł pan na nic. Co robiłem? Pomagałem filmować, pomagałem mu rozkładać sprzęty. Oczywiście też chroniłem, żeby tam ktoś nie napadł tych obozowiska, ten namiot. Na początku nawet herbatę narodową nazywaną przez narodową, zwykłą herbatę nalewałem. Więc on też mi tam niby chołubił, że jestem wielki ktoś, a później tam różne inne zaszłości wyszły. No ale ja miałem tego dość, miałem to obrzydzenie co do tego. On jest człowiekiem wyrachowanym, wynajmuje najtańszych ludzi, najczęściej uzależnionych, nienormalnych, półwariatów. Raz, żeby ich tanio wykorzystać, a dwa, żeby ośmieszyć. I trzecie jeszcze jego... cel, można powiedzieć, tego wszystkiego jest identyfikacja ludzi. Przedstaw się, powiedz jak się nazywa, skąd jesteś. Bo służby mają za darmo przez pana zaufanego. Jeśli pan powie o tym, co ona trzeba Dmowskiego nakręcił. W którym momencie? No, przecież on był agentem japońskim. Tak, no pisał o tym, że był agentem japońskim. Że on mógł mieć wpływ na Japończyków, żeby oni uderzyli ze wschodu na Rosję, bo to nieraz to mówi, takie brednie.